począć. A może po prostu jesteś zmęczony? Super ekstra ekstremalne, mega niesamowite, giga amazing, czadowe, very good looks spa. Zapewni ci niezapomniany super mega relaks, który wypocznie cię po dziurki w nosie. Wszystkie odpoczywające atrakcje w jednym miejscu i jednej za to wysokiej cenie. Dzwoń pod nasz numer dostępny na naszej stronie dostępnej w internecie po rzetelne informacje. Ja teraz zapraszam do mikrofonu pana Wiktora Kowalskiego z jego fascynującą legendą o starożytnym. Legenda głosi, że dawno temu była tylko jedna planeta dla wszystkich inteligentnych istot. Dzień dobry. Czym mogę pomóc? Dobry. Dostałem darmowe wejście na komory marzeń. Wiktor Kowalski. A, oczywiście. Proszę. Tu pana karta dostępu, na końcu korytarza. Jeszcze mam pytanie. Orientuje się pan, w jakiej jesteśmy teraz galaktyce? Wie pan co? Trochę ciężko powiedzieć. Trochę w każdej, a trochę w żadnej. Wszystko się jakby pomieszało nieźle. Słyszał pan legendę o starożytnym? Tak. Czekaj pan. Ty jesteś ten, co ją ciągle opowiada w radiu i w telewizji. Wiktor Kowalski. Mogę autograf? Jest pan moim największym fanem. Oho, na mnie już chyba pora. Pogadamy później. Żartowałem. Dobra, albo coś się popsuło, albo to czary. Czego tu jesteś? Ostatnią rzeczą, o której bym marzył, jest starszy, biedny facet. Nie. Ja jestem prawdziwy. Korzystam z komoriówek. Co to za miejsce? A, to. To z serialu. Rysiek i Marek. Patrz tam. Marek, pośpiesz się. Musimy szybko dostarczyć ziarna do mojego garażu. W dupie mam te twoje ziarna. Trochę niewygodnie, wiem. Szybko, chodźmy do Polonesa. O ile nikt go nie ukradł, dalej powinien być na miejscu dla inwalidów. O, widzisz. To scena z odcinka pilota. Rysiek, C-137, jesteś aresztowany za przestępstwa i łamanie prawa. Po moim trupie, cienki Wacku. Wedle życzenia, jeszcze cięższy Wacku. Lubię ten klimat, co główny bohater jest na tyle ważny, że aż go polują. Jak myślisz, co by trzeba było zrobić, żeby tak mieć? Ja przykładowo, nie chwaląc się, sprzątam ulicę. Beze mnie już byś ten w zużytych bateriach, psich gównach, albo używanych cebulach. Może i na mnie nie polują, ale ważny jestem. Zakładam, że to twój pierwszy raz w komorach. Tak. A właśnie. Jak zmieniać otoczenie i sytuację? No jak? Srak. Trochę się nie da. Leci samo po prostu ze wspomnień i marzeń. Bo na przykład teraz jesteśmy w pokoju jakiego małego, szpetnego dzieciaka. A Gerwazy pociągał pana Pedausza dużo bardziej niż Zosia i Podstolina razem wzięte. A potem żyli średnio, zamożnie i szczęśliwie. Koniec. Chcesz jeszcze jakąś nieodpowiednią bajkę na dobranoc, Błażejku? Synek, dzisiaj idziemy na polowanie. Ale tato, ja nie chcę zabijać zwierzątek. No co ty, nie skrzywdzimy nawet małej srarenki. Skrzywdzimy tylko kilka delikwentów, które kradną tatusiowi pieniążki. Załaduj rewolwer i w drogę. Chryste, co ci się stało? Czegoś taki... duży. Czasami jest tak, że przenosimy się do akcji. A więc gadaj! Gadaj, co wiesz! Dobrze. Powiem. Słyszałeś o... muchomorku? O muchomorku? Tak, znam muchomorka. Ten od żwirka, tak? Tak. Żwirek kręci z muchomorkiem. Z muchomorkiem? Tak, z muchomorkiem! Żwirek kręci z muchomorkiem. To skąd wiesz o sprawie borsuka? Jakiego borsuka? Tego, co stuka jajami o szybę. O kurna! Strzelają do nas! No co ty nie powiesz? A czemu w ogóle jesteśmy na wojnie?
Byłem w wojsku przez kilka lat. Odstrzelili mi dupę. Miałem średnio legalną i słabo opłacalną pracę. A szef mnie nie wyrolował. Lepiej zadzwonię do Szymona. Imprezowałem z własną wódką pod stołem i nad stołem. Jest pan pod zaaresztowaniem. Lepiej zadzwonię do Szymona. Cześć, jestem Szymon z Pokozią. Wiedziałeś, że masz prawa? Psy mówią, że nie masz. I ja też. Wierzę, że aż do udowodnienia niewinności każda istota jest czemuś winna. I dlatego chętnie oskarżę każdego z was. Lepiej zadzwoń do Szymona. Mamo, co dzisiaj na śniadanie? Słuchaj, młody. To, że mam Barabara z twoim ojcem, nie znaczy, że możesz do mnie mówić mamo. To jak mam cię nazywać? Po prostu Maciek. O, cześć. Widzę, że się poznaliście. Maciek to mój syn Błażej. Dobra, chodź młody do piwnicy. Idę. Wiesz, synek, co jest w życiu najważniejsze? Miłość? Nie, tam miłość. Gówno prawda z tą miłością. Bzdury. Przepis na ogórki kwaszone. To jest sens życia. Ja w zasadzie to czemu jesteśmy tylko w mojej głowie? I dlaczego ciągle są tylko te nieprzyjemne wspomnienia? Bo ty masz wersję premium, a ja to dla lemusów. A w ogóle, to jak cię stać na te spa? Nie stać. Dostałem za szybki ładny remont. A ty? Za sprzątnięcie nie tego trawnika. Myśleli, że jestem uprzejmy i dostałem jedno wejście. A kula odbiła się od mojej owianej klaty i wystrzeliła. Z siłą podwojoną. W głowę tego łachudry. Wołodyjowskiego. Tak, oto. Dla mnie woda. 4 razy woda. 4 razy. I cygaro. A ty nie rzuciłeś może palenia? Rzuciłem. Ale teraz nie palę z nałogu, tylko dla przyjemności. Tato, za chwilę zaczynamy koncert. Musisz zejść z tego czegoś, co miało przypominać scenę. Trzeba mieć talent i pasję, żeby robić muzykę, synu. A ty nie masz ani jednego, ani drugiego. I wciąż próbujesz. Nie powiem, że wierzę, że kiedyś do czegoś w ten sposób dojdziesz, ale podziwiam twój bezpodstawny upór. Powodzenia na scenie. I nie śpiewaj zbyt długo, bo ludzie będą żądać zwrotu pieniędzy za bilety. Water zaśpiewa dla was nasz wiejski zespół Rolling Stones. No jak tam, senior Flisak? Pierwsza praca, pierwszy dzień, a w zasadzie to noc. Pewno się pan stresujesz. No powiedzmy, to znaczy nie szczególnie, ale nie jest źle. O, mamma mia! Twój pierwszy klient idzie. Do dzieła. I błona fortuna. Dobry wieczór. W czym mogę panu pomóc? Czołem. Chciałbym zamówić budzenie. Na którą godzinę by pan sobie życzył? 5:00. O poranku, wać panie. Oczywiście. Miłej nocy. Do widzenia. Dobranoc, panocko. Proszę pana. Proszę pana, proszę się budzić. Budzenie pan zamawiał na pieste trzęsowe. No kurde. Co jest? No jakby mi kto nasrał na ręce. No w mordę. Nie mogę tego zmyć. No nie. I twarz to samo. I jakby zdeformowana. Proszę pana, przepraszam. Panie pracowniku hotelu. Czemu jestem cały czarny? Mamma mia. Senior Błażej. Co? Obudziłeś nie tego gościa. Nie tego gościa. Było se samemu budzić. Włoski dziadzie. Albo niech sobie alarm w telefonie ustawi. Dobra, koniec zabawy. Narzekać nie mogę, bo mam darmo. I nie ma na co w sumie. Może tylko na to, że niewygodny i mokry trochę ten materac. Wiktor, budź się. Koniec tego bigosu.
A więc cebulowy mafioza to twój stary. No tego się nie spodziewałem. Mafia jest jak cebula. Bo ma warstwy. Kto by pomyślał, że na cebuli można wybudować mafię?